Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moim wyjątkowym gościem jest Artur Kozłowski, który przygotowuje się do przyszłotygodniowego maratonu. Specjalnie dla Państwa krótka rozmowa z Arturem. Artur, powiedz mi, jak wyglądają aktualnie twoje przygotowania do przyszłotygodniowego maratonu? Teraz ze względu na to, że został już tylko tydzień do maratonu, już jest taki spokojniejszy ten tydzień. Cała praca, 10 tygodni przygotowań została przerobiona powiedzmy w 99%. Jestem bardzo zadowolony z tego, co udało mi się przetrenować. Byłem na obozie w Stanach Zjednoczonych 5 tygodni, także ten okres jest solidnie przygotowany, przepracowany, a teraz ten ostatni tydzień już spokojniejszy, także jest lekkie już wyczekiwanie, lekkie napięcie rośnie przed maratonem i to wszystko się teraz kompensuje. No i ten ostatni tydzień właśnie polega na tym, żeby jak najbardziej odpocząć, zregenerować mięśnie po tych wielu set kilometrach powiedzmy przebiegniętych i wchodzi też w to lekka dieta pod koniec, żeby napełnić mięśnie węglowodanami, także to wszystko musi być ładnie poukładane. No i miejmy nadzieję, że wyjdzie ładnie za tydzień w niedzielę. Wspomniałeś o obozie w Stanach Zjednoczonych. Jak wyglądał tamten obóz? Jak wyglądał plan treningowy? Tak, tam na pewno to był najważniejszy okres, najbardziej ilościowo i jakościowo, kilometrażowo przepracowany, także tu plan był bardzo ambitny. Jeszcze w swojej karierze nie przebiegałem tylu kilometrów. Przez 5 tygodni przemierzyłem tam w Stanach prawie 1000 kilometrów, także to jest naprawdę solidna dawka dla organizmu kilometrów i to było rozłożone na dwa treningi dziennie zazwyczaj. Rano śniadanko lekkie, później 2 godziny takie te trenowania, odpoczynek, jakieś tam formy odnowy też się w to wplatały, basen, sauna i po południu drugi trening, godzinka. Także na pewno bardzo solidnie przepracowałem ten okres i miejmy nadzieję, że odda za tydzień na maratonie. A dlaczego akurat Stany Zjednoczone? Znaczy tam jest miejsce takie ze względu na wysokość nad poziomem morza. W biegach chodzi o to, żeby jak najczęściej jeździć w wysokie góry i tam jest takie warunki są stworzone, że w miejsce, w które jeździmy, miejscowość Albuquerque, stan Nowy Meksyk, tam jest wysokość 1600 metrów nad poziomem morza. No w Polsce niestety na takiej wysokości nie da się trenować, dlatego trzeba szukać nowych miejsc. W Europie zima, także tam jest klimat bardzo sprzyjający o tej porze roku do trenowania i z tego względu właśnie tam jeździmy. Wnioskuję po tym, co mówisz, że to jest bardzo ważny maraton dla Ciebie. Tak, ten maraton jest ważny z wielu względów. Wiadomo, że zawodnik chce się rozwijać z roku na rok i dla mnie też ten maraton jest na tyle ważny, że pierwsze to są Mistrzostwa Polski w maratonie. Można na swojej ziemi się pokazać. Ostatni maraton biegałem 2 lata temu w Wiedniu. Tam wyszło całkiem nieźle. Przebiegłem 2 godziny 10 minut 58 sekund. To jest 11. rezultatem w historii polskiego maratonu, a mam nadzieję, że teraz uda mi się poprawić to miejsce, bo no, plany są bardzo ambitne. Tak jak mówię, wszystko zostało zrealizowane w przeszłości zgodnie z planem, także no, miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Warto podnosić sobie poprzeczkę, ale czy nie jest trudno też psychicznie przezwyciężyć to, że może jednak się nie udać? Znaczy, ja staram się myśleć bardziej pozytywnie. Wszystko jest tak poukładane, że powinno wszystko wypalić. Niestety maraton jest taką dosyć specyficzną dyscypliną, konkurencją, którą można rzadko biegać. I tak jak na poziomie, na którym biegam, można startować jedynie 2 razy do roku. I teraz w przypadku, gdyby coś pechowo się złożyło, powiedzmy wichura, śnieżyca, cokolwiek, złe warunki pogodowe, złe samopoczucie, jakieś tutaj coś wypadłoby, kontuzja, forma dnia, także to wszystko składa się na to, że wtedy wypada nam jakiś maraton, a możemy biegać go tylko 2 razy do roku, także dlatego ten plan jest tak poukładany szczegółowo, żeby wszystko dopisało tego dnia. No z pogodą niestety nie możemy tutaj walczyć, ale prognozy są na dzień dzisiejszy bardzo pozytywne, także bardzo pozytywnie się skłaniam ku temu maratonowi. Mamy przez organizatora zapewnienie, że będziemy mieć swoją grupę Polaków, będziemy mieć swoich pacemakerów, także to wszystko jest właśnie od tej strony zaplecza i moje jest bardzo ładnie poukładane, także myślę bardzo pozytywnie. Jaki jest główny cel w takim razie na ten maraton?
Jako, że to są to mistrzostwa Polski, wiadomo, że celem będzie podium, być może walka o najwyższe miejsce na podium. A oprócz tego liczy się również nowy rekord życiowy. Dla mnie to jest na pewno jeden z ważniejszych celów. A do tego jeszcze, jako że to są mistrzostwa Polski, będą to również kwalifikacje na mistrzostwa Europy, które będą się w sierpniu w Zurichu, w Szwajcarii. Jeżeli będę w czwórce najlepszych Polaków, wtedy automatycznie kwalifikuję się do Czyli reprezentacji. automatyczna kwalifikacja już na Mistrzostwa Europy. Tak, automatyczna kwalifikacja, z tym, że tutaj liczą się też czasy z jesieni i ta czwórka Polaków jest też, zalicza się te czasy, które inni zawodnicy mieli na jesieni, także w sumie będzie powiedzmy taki pierwsza czwórka, ale ranking liczony, Czyli ale... nie tylko międzynarodowa konkurencja, ale przede wszystkim również w waszym wąskim gronie Polaków. Tak, będzie tu na pewno rywalizacja, tym bardziej, że grupa, w której będziemy biegać, jest planowana na godzinę 4:45 półmaraton i w tej grupie znajdują się właśnie sami Polacy. Także no, będzie to jakieś troszkę, jest to plus, jest to minus może z jednej strony, bo wiadomo, czym będziemy się za sobą oglądać, a niektórzy zawodnicy liczą na miejsce, niektórzy na czas i to będą takie troszkę rozgrywki, takie troszkę szachy, ale miejmy nadzieję, że z pozytywnym zakończeniem. Jakie więc są kolejne plany na już na kolejne miesiące, być może kolejne lata, letnia olimpiada? No tak jak mówię, tutaj jeżeli chodzi o ten sezon, to wszystko zależy od tego maratonu. Jeżeli się dostanę na Mistrzostwa Europy, to później wszystko będzie poukładane pod Mistrzostwa Europy, a jeżeli ten sezon wypadnie pomyślnie, tak żeby, to będziemy później myśleć o olimpiadzie. Ale na pewno maraton właśnie z tego względu, że jest specyficzny. Tutaj liczy się bardzo też doświadczenie. To jest mój dopiero czwarty maraton. Inni zawodnicy, którzy biegają na tym poziomie, już mają ponad 10 maratonów, także każdy maraton przybliża mnie do tej olimpiady i na pewno punktuje w każdym tu aspekcie biegania. Już dzisiaj widzę, że jesteś bardzo skoncentrowany, ale których przeciwników najbardziej się obawiasz? Na pewno jest wielu zawodników tutaj z polskiej czołówki. Będzie około 6 zawodników na takim dobrym poziomie. Reszta powiedzmy lekko odstaje, ale też nie można nikogo skreślać. Także tutaj ja zawsze powtarzam, że wolę się raczej skupić na sobie niż tu rozglądać się po przeciwnikach. Jeżeli ja będę w dobrej dyspozycji, to nie obawiam się nikogo, a myślę, że mogą wyjść przy okazji jakieś lepsze wyniki w tym względzie. Dzięki bardzo, życzymy Ci powodzenia. Dziękuję.